Hej, cześć, siema, dawam wszystkie ludzie z tej strony, Jack. Witam się z wami bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Zagrajmy w Doom. To jest Darksiders 2 Definitive Edition. I na start zgarniamy od te przewoźnika i na... pieprzamy do roju. Za którego ogarnąłem, że dostaję po 5 expa za jednego. Tak więc nieźle. Dobra, tarcza. Lecimy. Naprawdę w ogóle jestem, że jestem tak OP, że sama ta tarcza powinna ich one-shotować. Ale co ja tam wiem? Idź! Jesus! Tak se walne żniwo od niechcenia. Chlupnę poteczkę i lecimy dalej. Nie bardzo tylko wiem, na jakiej podstawie regeneruje mi się gniew, kiedy strzelam z tej pukawki, ale... nie wiem, czy chcę to jakoś mega roztrząsać, ale póki co wiem, że odpalam żniwiarza i lecimy z tym udręczonym! Tniemy go, tniemy tą kosą! Mucimy go niczym raz w Lidze Legend! Bo tak mi się strasznie mi się podoba wygląd śmierci. Żałuję, że raz autentycznie nie ma żadnego skina, który by go chociaż odrobinę do takiego żniwiarza upodobnił. Bo co jak co, ale raz bardziej się nadaje na takiego żniwiarza dusz niż Likardus. O, to żem poleciał. Dobra, potka, Bekski. Jakby teraz zginął, to by było trochę niepożądane. Dobra, to zdycha, stąd żem przyszedł. No to... jeszcze ci mało. Dziękować. Dobra. Tu się jeszcze jakiś schował. Schował. Po prostu wpadł za teksturę. Chyba nie zamierza z niej wyjść. Czy tam coś? Nie, tam nic nie ma. Też nic nie ma. I dobra, czy tu będzie druga część kostura? Tak. Taki krzyż. Trochę. Oko Arafela. Niegdyś część kostura Arafela emanuje z niego niezwykła moc, która zsyła wizję przyszłości. No i okej, czyli wracamy. Zbawienia jakbym nie miał. Wracamy, pokazujemy drugi kawałek i potem co? Się rozglądam jeszcze za tymi uwięzionymi aniołkami, ale nie widzę ich. Bo nie mogę powiedzieć, że ich nie słyszę, no bo... A to tu się cofnę, okej. Bo niestety ich nie słychać. To nie są te kamyki, które wydają taki specyficzny odgłos. Tutaj po prostu muszę bazować na tym... Znaczy na tym, bazować na moim własnym wzroku. You have found the second piece. I can feel its power within you. The rod wills itself whole. You may be deaf to its cries, but I am not. The final piece lies beyond this barrier, in an area heavily fortified by the shadow. The destroyer will not be pleased when I restore the rod of Arafel. The warriors may pay the price. The White City is lost to us. This broken world will soon be our grave. And yet we must fight on against the darkness, to uphold the light. If your actions hasten our end, so be it. May you live to see the destroyer take his last breath. You're ill of the Helgar. Good luck, Ryder. The final piece is the one you cross. No, jak my dobrze wiemy z jedynki, to Uriel dożyje tego. A nie dość, że dożyje, wręcz pomoże wojnie tego dokonać. Ty, co to jest? Jak dobrze, że się cofnąłem! 8 stronica 3 rozdziału. Jak dobrze, że się wycofałem jeszcze i chciałem im pomóc. Ale bym se pluł w brodę, jakbym tego nie zgarnął teraz. I zobaczył potem na poradniku, gdzie to było.
Stary, on jest tu, a ty strzelasz w kompletnie inne miejsce. Ślepy? Czy nie dowidzisz? O, a tutaj proszę bardzo. W trochę trochę podobnym zakamarku schowana kolejna moneta przewoźnika. Dobra, Uriel, Bóg ci zapłać. Trochę niefortunnie, gdybyś mnie tak to określił. Bo jeśli stwórca, czyli właśnie Bóg, istnieje w Darksidersach, no to wszyscy muszą mieć do niego teraz niezłe wąty, że pozwolił na coś takiego. Ej, no jak on mnie jeszcze zdążył sięgnąć? Czy zdążył? Jak on mnie sięgnął w ogóle tym wybuchem? Dobra, puść mi to. Trochę leczonka mi się przyda. Puść. W łapy i jedziemy dalej. Nie powiem, byłoby dość miło teraz nabić sobie poziom, ale raczej nie dostąpię takiego... Nie wiem, czemu chciałem powiedzieć zaszczytu. Nie uda mi się raczej tego dokonać. No chyba, że nagle jakaś nawałnica roju by się postanowiła na mnie rzucić. Wtedy jest to bardzo możliwe. Czy ja wykrakałem właśnie tę nawałnicę roju? Dobra, odgrzej mi się broni. Jezus, ty durny triggerze! Jak chcę serią, to chcę serią. Będę chciał strzelać shotguna, to sam będę to robił, a nie będziesz ty za mnie, ty durny triggerze, decydował. Trigger od się boleści. Dobra, lecimy dalej. Tutaj pusto. Myka nie słychać. Już tak myślałem, że może oznaczyło aniołka, nie? Ale niestety nie. Tylko przedstawiciel roju. Jest jakaś kolejna stronica gdzieś pod sufitem? Jakimś cudem znowu zdążył sięgnąć. Znaczy zdołał sięgnąć. Dobra, wypadła poteczka, więc sobie tę jedną odzyskam. Słuchaj, czekaj, wyrzuć to, użyj tych szponów i się wylecz z nich. Znaczy z ich pomocą właściwie. Proszę bardzo. I lecimy dalej. Spotka gniewa, ale jest niezbędna. Tu. Jakiś, nie wiem, demoniczny kamień. Może? Znowu ty? Przecież rozwaliłem cię już! O, dobra, przeniosło mnie do tyłu. Czyli będę musiał sprawdzić, czy się coś nie chowa właśnie tam na tyłach. Jak już rozwalę tego... Enhosa. Okej, ale kurde, jestem trochę zawiedziony tym bossem. Co się myślałem? Spoko, był słaby, nie? Tak wiadomo, no ale myślałem, że już się nie pojawi drugi raz. No de facto to on nic nie robi. Tylko spam mi ciągle te żądlaki, a sam nic nie robi. No już ma pół HP, a ta walka trwa jakieś ile? 30 sekund? Niecałe? Ja mogę po prostu stać w miejscu i do niego strzelać, nic więcej nie robić. Chyba, że to nie jest kolejny przedstawiciel, tylko to jest ten sam i on właśnie powrócił z otchłani, aby się zemścić. Wtedy miałby to jakiś sens, że on się tu pojawił po raz kolejny. Dobra, padł. Żądlaki jeszcze... No, jeden żądlak istniał. Dobra. Zostawiłeś po sobie trochę hajsu. I... słabe budki. Peszek. O, to w ogóle było... O, i zbawienie, i co? I oprawca do wzięcia. Okej... Okay. Dobra, widzę, że w sumie nie ma tutaj nic więcej do znalezienia. No dobra. No to wymianka broni na oprawce.
była jakaś różnorodność, powiedzmy. Okej. Czy tu będzie gdzieś A, anioł, lub B, kamień? A, jest anioł, dobra. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Bum, 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 bum. Siódmy. Czyli zostało mi jeszcze trzech. Okej, kamyka. Kamyka nie, abym go słyszał. Ten granatnik jest fajny, ale jego jedyną wadą jest właśnie fakt, że po pierwsze strzela on zajebiście wolno, a po drugie zajebiście wolno się przeładowuje. Ten jak doskoczył. I co, było skakać? Było fikać? Było fikać? Wracaj do otchłani. Gdzie twoje miejsce? Okej. Jakiś anioł z tej strony jeszcze ukryty? A z tej strony? Też nie. No dobra. Tam jest co? Nie, tam jest chyba też oprawca. Myślałem, że może trzeci rodzaj broni mi dadzą. Ale niestety nie. Ej, zaraz mi się level nabije, jak tak dalej pójdzie. Jakby dla mnie super, nie? Ej, to fajnie wyglądało, jak on tak się jakby spłynął w dół, a potem dopiero zniknął. Szkoda, że mogę wziąć oprawcę i oprawcy i zrobić oprawcę level 2. Takie trochę naciągane z typowych takich gierek, jak nie wiem. Nie wiem, czy chciałem być Battle Royale. O i proszę bardzo, level up. Dziękuję. Leba. Nie? A ja wskakuję sobie tutaj. Do skilli. Jest. Tutaj. Nawałnica żniwiarza. Poproszę. Bardzo chętnie. Okej. Okay. Czy ja to chcę podmieniać? Nie, raczej nie. Po prostu użyję tego w trakcie jakiejś... Też zgodnie z opisem to... Jakieś grupki wrogów byłoby to użyteczne. Okej, okay, tu nic nie ma. Trochę szkoda, bo liczyłem na jakiś kamień chociażby. O, świetnie, leci kolejny detonator. Zdetonuj się tam. No. Diablo pełną gębą. Jest Diablo, Doom! Kurde! I tu walczysz z siłami piekła i mi się teraz mi się gierki pomyliły. Dobra, myślałem, że mogę szybciej zregenerować amunicję, ale nie. Dobra, nie, tam... A właśnie wracając, bo na przykład... Są te... Na przykład w Tekenie, jak się ma... O, może to przewoźnika, miło. Jak się gra w Tekena, nie? To jak zgarniecie dwie takie same... Ojej, ojej. O! Okej, okay, chyba się animacja żniwiarza nie doczytała, mam wrażenie. Czekajcie, ja... Czy teraz cofam, czy...? Tak, cofam się. Wysadzamy. O, podka! I żniwo. Szpony. Biegować. Dobra, po te zabrałem. No to... Nie, teraz się wracam. Dobra, ci dobrze szedł. To jest fajne w sumie, że rój może mi zdropić poty. Choć nie do końca jest, mam pewność, czy chcę wiedzieć, skąd u nich się one wzięły. No, i tutaj podchodzicie, pyk. Oprawca level 3. Wybuchu? Wybuch! Bueno. Dobra, muszę iść na górę.
Tu, tu tylko woda. Trochę autek wybucha. Też szkoda, że to ma jakiś swój timing jeszcze na eksplozję. Że to nie może, że to nie czeka tak w nieskończoność. Dobra, nie, nie ma bata, żeby coś tam było. Podziwiałbym, gdyby coś tam upchnęli, ale wątpię, że coś tam jest schowane. Bardzo wątpię. O, świetnie. Detonator, który pojawia się kompletnie znikąd. No i kolejna poteczka. Kolejne wybuchy. O nie, miałeś potę wziąć. Nie puszczać broń. Ej, no trzeci? On jest naprawdę bardzo uparty. Dobra, blokada, czyli nie, nie, dopóki go nie, się nie... Dopóki go nie zabiję, czytaj, nie pozbędę się go, to nie pójdę dalej. Ale raczej z tą bronią powinno pójść szybko. Muszę wejść w zasięg tej broni. Ryj! Chciałem powiedzieć ołów, ale w sumie to nie jest ołów. Nawet nie wiem, czym jest strzelam tak naprawdę. O, dawaj, prosto w jaja! Wysadźmy mu klejnoty! A nie, chyba się wbiło tak idealnie mu w łeb. Dobra, proszę się ode mnie odstosunkować! Daj mi to. Strzelaj. Czemu on chce się do tego dowiedzieć, kiedy mam to w rękach? Dobra, muszę się wycofać. I teraz, pełna... Myślałem, że zginął, ale... Za łatwo by było. Salwa! Jak to mówi Giepek, salwa całą burtą! Bardzo ładnie. Dziękować. To leci do mnie. To jest chlupne od razu. A to sobie zabiorę. Kurde, nie miałeś, co, nie miałeś tego wziąć od razu. Znaczy, zrzucić, miałeś tylko zabrać, nie miałeś nic zrzucać. Odstosunkować się ode mnie, proszę, Mr. Detonator. O, mogę zrobić unik nawet z tym. Dobrze wiedzieć. Szkoda, że nie spróbowałem tego zrobić wcześniej. Okej, wypada potka, tylko aktualnie jest mi trochę zbędna. O, ale coś tam mogłem się wyleczyć, tak więc... Nie została ona zmarnowana i mamy chyba ostatnią część kostura. Przynajmniej mam taką nadzieję. Dobra, już padło. Jest! Chyba otoczka na to oko. Tak jest. Jest, kostur Arafela. Kostur znów jest całością. Tego, kto będzie nim władał, obdarzy niewyobrażalną potęgą. Pęknie, pęknie. No i super. Kurde, brakuje mi tych trochę aniołków. Tu jest jakiś trup. Drugi trup. Niestety trzeci nie jest na ścianie przylepiony. Trochę szkoda. Ale byłoby to trochę za proste, nie? Czekaj mi, czy jestem w stanie na przykład... Już myślałem, że będzie tu gdzieś na ścianie kolejny przylepiony, nie? Tak a propos tego, co powiedziałem. Ale jestem ciekaw, czy ja bym był w stanie... Uuuu!
Cóż to me oczy widzą? Pięści El-Zahara! Ej, fajnie wyglądają. El-Zahar, jeden z garstki niezwykłych wojowników z Królestwa Ludzi, przebrnął przez wiele etapów tygla, walcząc właśnie tą bronią. Lewa rękawica jest zwana wzrokiem El-Zahara, gdyż wyryto na niej oko symbolizujące jego pierwsze zwycięstwo na arenie w starciu z cyklopami. Prawą rękawicę nazwano potęgą El-Zahara, gdyż zdobią runy lśniące czystą mocą. Razem pięści El-Zahara dają swojemu posiadaczowi rozliczne korzyści. Ciosy trafiają w najwrażliwsze miejsca i miażdżą wrogów niczym taran. Wow! O, jest kamyk, proszę bardzo. Tak a propos tego, że ciągle mówię, czy nie ma gdzieś jakichś kamyków, to jest kamień siły. No i fajnie, fajnie. A tak łatwe do przeoczenia. Tak łatwe do przeoczenia. Dlaczego jak ja tylko puszczę tę broń, to ona z automatu nie ma już w ogóle tych... Nie ma już pocisków. Nie wiem, śmieszne to swoją nefilimową, demoniczną połową ładuje, czy jak? Okej, okay. Jakiś apartament. Albo przynajmniej jakiś wieżowiec. O! Okej, okay, jest ostatni. Znaczy ostatni, jest. Chciałbym, żeby to był ostatni, ale... Ósmy z rzędu. Okej. Okay. Brakuje dwóch. A ja właśnie cofnąłem się, idę dokładnie na początek, także... No, szukanie mnie trochę będzie czekało pewnie. Lord of Arafel has been made whole. I am tempted to ask that you wield that weapon and turn the tide of this war. But I fear the Destroyer would capture it again and turn it to his dark purpose. No, better that you remove it from this world. And into the safe keeping of the White Army. We will make our stand here until the Hellguard is no more. I would stand with you, Uriel. My brother's fate takes me on another path. You have proven yourself honorable, a virtue little known with your kind. But if I ever see him, war must answer for his. Przepraszam brother. Bardzo, wojna jest też honorowy. On the earth, and I will see my brother spared. Do what you will, Ryder. But this world is lost, and that cannot be undone. And what of the Hellguard, Uriel? Every blade dulls, eventually. That's what I'm counting on. The demons will suffer all the more when we force the blade home. Poprawcie mnie, jeśli się mylę, ale wydaje mi się, że raczej tępe ostrze nie jest zbytnio skuteczne. Coś tam fajnie się wzięło, wybuchło. Czekaj, w sumie, czy ja sprawdzałem, czy tutaj na górze czegoś nie ma? Okej, okay, no mam tutaj... wężowy wolumin, ale... nie ma w nim nic nowego. Jest skrzynia. No i to tyle. Tak cicho liczyłem na jakąś na stronicę. Na ramień pogromcy. Obrona jest złoto. A jak to się ma do mojej aktualnego? A, doświadczenie plus 7%. No to nie, to podziękuję. Bardzo chcę mieć więcej doświadczenia zdobywanego. Prawie 12 tysięcy potrzebuję na kolejny poziom. Wow. Okej, okay, ja tutaj. No niestety, tak jak sądziłem. Jest to słabsze. Bardzo słabsze. Szansa na kryta tylko wskakuje. Mam 3% szans na kryta, a z tym bym miał 19%. Ale obrażenia na sekundę mocno spadają. To jest niestety. O, te buty są o dziwo lepsze, widzę. Ale to obrona. Trafienia krytycznego, a ogólnie to są na minus. Dobra. Jak sądziłem, to... A właśnie, muszę nakarmić swojego tego. Gost do Arafela. Opis bez zmian. Dwie strony, jakbym tu gdzieś jeszcze znalazł, to naprawdę byłbym po prostu wdzięczny.
ale chyba nie będzie mi to dane. Muszę tych pryskwistych też w końcu zapolować, no bo nie jest to też nie jest to coś, co chciałbym wam pokazywać, po prostu muszę polatać po krainie kuźni i krainie umarłych i znaleźć miejsca, w których te ci bezkrwiści mogą być i po trzech zabić. No więc po prostu finał wam pokażę całego questa. O ile jakiś będzie, bo będzie jakiś konkretny. Oczywiście. Właśnie, możemy to założyć już. Berło Balonego Króla. Znaczy założyć. Możemy sobie... Możemy tego używać po prostu. Mamy na tyle levela. Pięknie, pięknie. No, ale niestety jest to gorsze. Okej. Level. Obronę. Minimalnie. Ale kurde, obie rzeczy idą na sprzedaż, no. Niestety. Dobra. Wracamy do kryształowej wieży. Ja się jeszcze wrócę na ziemię, bo jestem ciekaw, co dostanę do tego questa. Ale do tego potrzebuję poradnika. Bo nie mam bladego pojęcia, gdzie mogą być. Dwóch pozostałych, gdzie może być. Jak mu to by zabrał? Every bit as powerful as I imagined. Then you should have no problem clearing a path into your city. A path? No. I will clear the entire realm. I will burn away the shadows with holy light. To wygląda trochę jak Eden, jeśli mam być szczery. No tak trochę to mamy skrzydła, ale... Spoko. Czemu śmierć nie miałby po prostu swagersko zmienić się w żniwiarza i tam polecieć? Seek out the scribe, most ancient. He still wanders the ruins. He can help you end your quest. Ej, widzieliście? Jakby takie lekko czarne z tego kostura wylatywało. Czy on już jest powoli ogarnięty spaczeniem? Wow, ej, ale widoki są świetne. Jak na tak starą grę, to jest zajebiście zrobione. Nawet ten gryf jest fajnie wymodelowany. Widzicie, jak te pazury są dobrze zrobione? Tutaj te... Na łapach, te poduszki? Chyba tak to się nazywało. Nie jestem ekspertem od zwierząt, to nie wiem. Ale gryfy nie mają tak długich ogonów, skąd oni to wzięli? Ale to jest chyba cała tylko sekwencja, żeby sobie po prostu popatrzeć na cały kształt i się dostać tylko tutaj. Cytadela z kości słoniowej. Szukaj skrybę. Okej. Okay. Ten co? Nie wiem, otruty? Może? To wygląda trochę, jeśli mam być szczery. Dobra, wracamy do uścisku śmierci. Okej, a co to ma być? Jakieś lustro? Czy coś? Już się bałem, że to był głupi pomysł, ale na szczęście... Nie był aż tak głupi, jak sądziłem, że jest. No, kręć. Okej, wracamy. Puszczamy. Aha, i oczyszczamy, jak rozumiem. Okej. Czy jest w tym jakaś...
święta moc, która oczyszcza jakby ze spaczenia chyba wodę, czy w ogóle całe to miejsce. Okej, tam jest spacze... Co jest? Co to jest? I skąd to się wzięło? Z tego wyskoczyło? Tak! Mściwy duch! Powyskakiwały z ciał! Zabitych aniołków! Nie, 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 nie! To mi trochę nie wyszło. Trochę czytaj bardzo. Dobra, już pół godziny mam. Zobaczmy. Gdzie to mnie prowadzi? Oho, czyżby walka? Och, Jezu, ale syf. A, niech zgadnę. Gościu jest tam, a żeby dostać się tam, muszę oczyścić... Tak, trzy różne ujścia. Duch, daj se siana. Okej, chwilowo to jedno jest dostępne. Okej, nawet fajnie się kamera odwróciła. Tak dość dynamicznie. O, są portale! O kurde! Czy dostaniemy tutaj możliwość używania ich? Tak się zapowiada, widzę. Nie, słabsze. Ale będzie czym nakarmić te. Te są spaczone aniołki. W ogóle ta kreta dość stara chyba. Już lekko pomarańczowa. Okej, rok mnie prowadzi tu, czyli w jedynym dostępne przejście. Muszę uważnie wypatrywać jakichś potencjalnych kryjówek na stronicy Księgi Umarłych, bo brakuje mi dwóch, żeby otworzyć mauzoleum w tej krainie. A i zawsze wezmę. Z wielką chęcią i przyjemnością. O, kamień jakiś słyszę. Którą stronę? Mam wrażenie, że gdzieś w tamtym kierunku. A, jest. To jest magiczny Głazokęs. Jeszcze 6 w całej grze zostało. A biorąc pod uwagę to, że prawdopodobnie została mi jeszcze jedna lokacja, mam nadzieję, że taka jak bez świetle, a nie jak na przykład Kraina Kuźni, to jest to w miarę dużo do przejścia, żeby znaleźć te 6 kamieni. Plus nawet w mauzoleum mogą się one ukrywać. W albo na drzwiach, tak jak to było w tej krainie. Dobra, tutaj czysto. Kuta scenka. Okej. Słoneczko. Wyjrzało zza chmurki. A my mamy wgląd na całą miejscówę. O, o, tam coś jest, tam coś jest schowane. Tylko pytanie, czy jest to... czekaj, potrzebuję... Nie, 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 Jezus ma... Ej, drugi raz! Drugi raz z rzędu. Taki sam błąd z mojej strony. Czy to moneta, czy to strona? Niech to będzie strona, proszę. Spaczony anioł, no to... Egzekucja. Bardzo ładna dla oka. Nie wymieniam tych kos. Nie wymieniam. Żałuję tylko, że egzekucja jest przy low HP. A że nie po jednym strzale. Kurde, on da przewoźnika niestety. A per pozorom danie tutaj stronnicy księgi nie byłoby takie głupie.
Wiecie, jak to się mówi. Jak chcesz coś dobrze ukryć, zostaw to na widoku. Okej, czy to jest pod spodem? Tak, jest coś pod spodem. Skrzynia zwykła. Pytanie, czy z kluczem, czy z mapą? Preferowałbym to drugie. Jest, mapa. Dobra. To już mamy wgląd na całokształt. Jak to wygląda? Woluju! Woluju! Ej, spore to jest! Jak na tak małą miejscówkę, to jest naprawdę duże. Dobra, ale przydałby mi się jakiś checkpoint, mam już 30 prawie 6, no dla was pewnie już ponad 6 minut. Chociaż nie, nie. Nie, będzie mniej, bo nie ten. Nie zrobiłem preview z tego poprzedniego odcinka, bo de facto nie było czego pokazywać. A czekaj, tu muszę po ścianie pobiec. Więc będziecie mieli lekko, nie lekko dłużej niż ja, bo jeszcze intro. No ale... W miarę podobny czas będziecie mieć do mnie. Co to? Co ja zrobiłem przed chwilą? Co ja przed chwilą zrobiłem? Co to był? To był. To był jakiś pojedynczy rzut kosą. Co to był za atak? Halo! Pierwszy raz mi taki atak zrobił! Kurde, zaś moneta przewoźnika, no. O! Kurde, nie wiem jak to zrobiłem w ogóle. Się już chyba nie dowiem, niestety. No dobra, mówi się trudno. Teraz jak stąd wyjść? To jest dość dobre pytanie. Ledwo co się wody leje. Tu się na górę nie chwycę, ale też nie ma sensu tego robić. Tu? No tu na spokojnie byś mógł wejść, chłopie, wiesz? Tutaj jakoś przeskoczyć, czy... Nie, to muszę chyba jakoś otworzyć. Nie. W sensie nie wiem, no... Nie działa. Ale muszę to chyba otworzyć, tylko nie bardzo wiem jak. Ja mam coś pociągnąć, wysadzić. Nie mam innej drogi póki co. Więc spróbuję się cofnąć, może coś po drugiej stronie wyhaczę. Chyba, że to jest powrót, a nie droga, którą mam właściwie iść. Nie, to było trochę głupie, no bo nie ma tej w sumie innej ścieżki. Bo tutaj, żem przyszedł. A po ścianie nie pobiegnę. Pulp blocks. Z tym nic nie zrobię. A nie, czekaj, może zrobię. Boże. A nie, wait, to jest powrót. Przecież ja się tego złapałem, żeby polecieć tu, bla 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 i wylądowałem tutaj. Nie no, muszę jakoś tęcy. Ej, serio, co ja mam teraz ze sobą zrobić, no? To jest jedyna droga, którą mogę teraz iść, ale... Co ja mam zrobić, żeby ją dalej progresować? Ja mam tutaj coś pociągnąć, na czymś stanąć? Tutaj coś... Okej, mogę tu stanąć. Czy
Mogę tu przejść? Mogę tu przejść. Mogę wejść na dół. Chodź tu, typie, mnie nie denerwuj. Widzenia. Dobra. Drugą połówkę proszę. Czy tutaj coś się znajduje? Nie. Jest tu po prostu przejście dla śmierci. Portal, zwłoki, koleś. O, jest bomba, dobra. Oczywiście. Ginie? A, płoń, dokładnie. Nie, no, dalej to już nie pójdę. I tyle, żem poszedł. A czy, o Jezus, ja jestem teraz idiotą. Tu muszę stanąć. O, fajnie, jeszcze przypadkowo się napiłem wodki. Tu. I tu. I sobie odblokować przejście po prostu dalej. Się zrzucę tam na dół. No. No i teraz wracam do ciała i lecę. 42 minuty. O Jezus Maria. Mściwy duch miał przy sobie okrycie podróżnika. Jak on je w siebie wcisnął? Nie wiem, czy chcę wiedzieć. Okej, to tak. Najpierw ciebie. Tak poważnie? Dzięki. Teraz bieremy cię jeszcze, jeszcze raz i wysadzamy tutaj przejście. Nie, 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 nie żniwiarz. Lecimy połówką. Jakaś wajcha była, jeśli dobrze widziałem. Ja. Co ta wajcha robi? Okej, co ona zrobiła? Na pewno coś zrobiła, tylko nie bardzo wiem co. Jeszcze czegoś nie przesunąłem. Ewentualnie otworzyłem. No clue. Dalej nie ma checkpointa. A to troszkę boli. O, jest checkpoint, dobra. I jest! Taka dość fajna skrzynka. Nawet podoba mi się ten wygląd tego pojemnika. No dobra. Co w sobie kryjesz? Na pewno... Władca pustki. Na specjalnych powierzchniach śmierć ma możliwość stworzenia dwóch portali, między którymi może błyskawicznie się przemieszczać. Okej, no wiem jak działa, ale... W sumie nic tam nie było tak naprawdę. W sensie ja się spodziewałem, że będzie tam... Że tam będzie to coś, a wygląda jakbyśmy po prostu samą moc zgarnęli. No ale działa identycznie jak w pierwszej części. No, pyk, pyk. Zajebiście. Dobra, władca pustki został przez nas zdobyty. Jest to zapewne ostatnia. Nie?
Okej. Okay. Skoro to nie jest ostatnia część ekwipunku, no to co nią będzie? Dobra, nevermind. Władze pustki zdobyliśmy. Level zdobyty. Czekaj. Tak dla testu chciałbym zobaczyć, jak to wygląda. Ile mnie to kosztuje? 400 punktów gniewu. No dobra. Nice! Ej, zajebiste! Zajebiście to wygląda. Dobra. Będzie pewnie jeszcze wykorzystywane niejednokrotnie, ale póki co ode mnie to tyle. Żegnam się z wami i widzimy się w następnym materiale, w którym będziemy dalej brnęli przez tą cytadelę i być może znajdziemy tego całego skrybę, o którym wspominał Archont. Ode mnie to tyle. Do następnego.